tak długo czekałem na busa, że idę na piechotę. Stwierdziłem, że będę szedł sobie na piechotę przez plażę. Od samego początku byliśmy z nim w kontakcie przez Messengera. Relacjonował każdą chwilę, że już jest w hotelu. Tutaj łazienka. Kiedy ostatni raz mieliście państwo kontakt z synem? 10 maja, w piątek. Wysłał informację, że udaje się do Tunisu na zwiedzanie. Kiedy zaczęliście się niepokoić? W piątek, koło godziny 22. To było dosłownie kilkusekundowe połączenie z synem przez telefon, na którym powiedział, że nie wie, co się dzieje, że gdzieś go zabierają i nie potrafił wytłumaczyć, o co chodzi, i się połączenie przerwało. 25-letni Daniel, student medycyny, wykupił 7-dniowy pobyt w hotelu w Tunezji na jednym z popularnych portali internetowych. Na urlop pojechał sam. 3 dni przed powrotem do Polski zdecydował się na zwiedzanie Tunisu. Do niedzieli nie mieliśmy żadnej informacji, nie wiedzieliśmy, co się faktycznie z synem działo. Już zaczynaliśmy nawet podejrzewać, że został porwany. Dopiero w niedzielę konsul razem z rezydentem biura podróży ustalili, że został zatrzymany przez policję. Dowiedzieliśmy się tylko tego, że w trakcie zwiedzania naszedł na, nie wiemy, czy to była demonstracja, czy jakiś protest koło hotelu. Podszedł prawdopodobnie w pobliże, zaczął robić zdjęcia. W dniach, kiedy Daniel przebywał w Tunezji, w wielu krajach odbywały się demonstracje propalestyńskie, relacjonowane przez różne media. W stolicy Tunezji również była tego typu demonstracja. Z tego, co wiemy, został zatrzymany, ponieważ znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Znalazł się w miejscu, gdzie odbywała się demonstracja. On tą demonstrację zaczął fotografować. Następnie pojawili się funkcjonariusze, którzy byli nieumundurowani. Przestraszył się, zaczął uciekać, został zatrzymany. Podbiegli do niego, zażądali telefonu. Jak naturalny odruch, reakcja jest taka, że po prostu wystraszył się i myślał, że po prostu chcą mu ukraść telefon, no bo wiadomo. No to jest napad. No, dokładnie. A wiadomo, telefon w takim miejscu to jest łączny ze światem, to są pieniądze, tak naprawdę w telefonie jest wszystko. Jest on oskarżony, z tego, co nam wiadomo, o udział w organizacji terrorystycznej, a naszym zdaniem te oskarżenia biorą się z mylnej interpretacji zdjęć naszego rodaka, który podróżował po krajach Bliskiego Wschodu, sfotografował się w Huście Arafatce, a poza tym miał zdjęcia w telefonie, które są zdjęciami ze szkolenia wojskowego Wojska Obrony Terytorialnej. Wielu obcokrajowców zakłada Arafatkę i nie wie, jaki to ma ze sobą wyraz, to znaczy bardzo mocno wywrotowy. Palestyńczycy, którzy walczą o swój kraj, walczą o swoją wolność. Kontekst polityczno-kulturowy wyjaśniła nam dr Magdalena El Gamari, wykładowczyni i ekspertka do spraw ekstremizmu islamskiego, która jest autorką wielu książek i artykułów naukowych o tematyce arabsko-muzułmańskiej. W sytuacji teraz, demonstracji w Tunezji, która też wspiera Palestyńczyków, on mógł po prostu wziąć wzięty za bojownika.